Dzień dobry, witajcie. Często zadaje się mi pytanie, czy ekotestery żywności, które mierzą stężenie azotanów w różnych produktach spożywczych, warzywach, owocach, mięsie, nawet promieniowanie elektromagnetyczne, a nawet promieniowanie jonizujące, są warte zakupienia. Odpowiedź brzmi: nie warte zakupienia, nie kupujcie czegoś takiego. Po pierwsze, jeżeli chodzi o pomiar azotanów, to trzeba zwrócić uwagę, że Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, wypowiedział się sceptycznie w stosunku do takich testów. Z prostego powodu. Testery są niezwalidowane. Ich dokładność czy poprawność wskazywania wyników nie została poddana nigdy rzetelnej ocenie. Na bieżąco są kontrolowane stężenia azotanów w żywności, przeprowadzone chociażby przez Państwową Inspekcję Sanitarną za pomocą wystandaryzowanych, zwalidowanych metod analitycznych, które dają porównywalne wyniki. Nie można porównywać wyników oznaczeń azotanów za pomocą różnych metod analitycznych. A przypomnę, że istnieje co najmniej kilka metod oznaczania azotanów, począwszy od tych najbardziej prostych, tak zwanych metod spektrofotometrycznych, które mierzą pomiar absorbancji przy długości fali około 520-540 nanometrów. Związek barwny, diazowy, który powstaje w wyniku reakcji azotanów zawartych w żywności z odpowiednimi odczynnikami. Tam się dodaje kwas sulfanilowy, naftyloaminę i to tworzy różne związki diazowe, które mają zabarwienie od różowego do czerwonego. Możemy mierzyć absorbancję i określać stężenie na tej podstawie zawartości azotanów w żywności. Natomiast istnieją też inne metody, na przykład HPLC, wysokosprawna chromatografia cieczowa. Istnieją także metody elektroanalityczne, na przykład ISE za pomocą jonoselektywnych elektrod. Tak naprawdę producent takich urządzeń nie opisuje dokładnie zasady ich działania. Z tego, co zdążyłem się zorientować, jest to konduktometria. Urządzenie, które mierzy stężenie azotanów w żywności, dokonuje pomiaru na zasadzie elektroanalizy konduktometrycznej. Jest w zasadzie konduktometrią. Nie wnikając tutaj w szczegóły ilościowej analizy chemicznej, konduktometria bezpośrednia jest metodą dosyć nieselektywną. Mierzy ona konduktancję, czyli przewodność, która zależy nie tylko od jonów azotanowych, ale zależy również od innych jonów, które tworzą elektrolit w postaci roztworu wodnego w danym owocu, warzywie, ale pomiar zatem zależy po pierwsze od zawartości innych składników mineralnych, takich jak sód, potas, magnez w tych warzywach i owocach, czy na przykład w mięsie. I ma to istotne znaczenie, no bo mięso często jest słone i zawiera dużą ilość jonów sodowych. Zależy od temperatury, zależy nawet od środowiska, bo takie suche warzywa czy owoce mogą dawać bardziej niewiarygodne wyniki niż na przykład bardziej zawierające wodę, uwodnione, gdzie jest dobry przepływ tych elektrolitów. Natomiast żeby ocenić, jaka jest wiarygodność takiego urządzenia, to tak naprawdę trzeba byłoby oznaczyć stężenie azotanów w danym produkcie, na przykład w jabłku, w marchwi czy w kapuście, za pomocą jakiejś referencyjnej metody analitycznej czy metody definitywnej, w której otrzymalibyśmy wynik potraktowany jako wartość należną. A następnie ocenić tak zwaną niepoprawność. Czyli za pomocą takiego testera wykonać sobie 5-10 pomiarów, obliczyć średnią i obliczyć procent błędu średniej w stosunku do tej wartości nominalnej. Im mniejszy procent błędu, tym taka metoda jest, oczywiście charakteryzuje się mniejszą niepoprawnością. W domu co najwyżej możemy sobie w takim jabłku wykonać 10 oznaczeń i sprawdzić rozrzut wyników między sobą. Czyli ocenić tak zwaną nieprecyzję w serii. Zmierzyć sobie średnią pomiarów i odchylenie standardowe oraz współczynnik zmienności. Natomiast będzie to nieprecyzja, która nic nam nie mówi o poprawności, tak? Może metoda mieć bowiem stosunkowo dobrą precyzję, czyli charakteryzować się niską nieprecyzją w serii jednoczesnej, ale mieć złą stosunkowo poprawność, czyli wysoką niepoprawność. Natomiast nie wnikając tutaj w szczegóły, trzeba zwrócić uwagę, że
Tak naprawdę obecne normy zawartości azotanów ustalone przez Radę Unii Europejskiej dotyczą warzyw liściastych, takich jak sałata, sałata lodowa, szpinak, rukola oraz produktów zbożowych i produktów przeznaczonych do żywienia niemowląt. Dlatego, że w pozostałych warzywach i owocach stężenie azotanów jest na różnym poziomie, ale nie stanowi większego zagrożenia dla zdrowia. Nawet w 2008 roku raport EFSA, czyli Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, stanowi, że owszem, należy dążyć do zmniejszania stężenia azotanów w żywności, jednak to, co jest w żywności, w warzywach i owocach, nie stanowi istotnego niebezpieczeństwa dla zdrowia. Korzyści ze spożywania warzyw i owoców są większe niż potencjalne ryzyko związane z zawartością w nich azotanów. Proszę tutaj zwrócić uwagę, że taka sałata może mieć nawet 2-3 tysiące mg azotanów na kilogram, rukola nawet 5-6, nawet 7 tysięcy. W mięsie może być na przykład 150 mg na kilogram, mogą to być azotany i azotyny dodawane sztucznie w postaci konserwantów jako E249 do E251. Ale jeżeli taki tester wskazuje na czerwono, czyli wskazuje, że jest bardzo mocno przekroczona norma azotanów dla mięsa i wskazuje, że jest tych azotanów 300 mg na kilogram, a z drugiej strony na przykład wskazuje się, że w sałacie może tych azotanów być 5000 mg na kilogram, to okazuje się, że osoby, które spożywają dużo warzyw, zwłaszcza liściastych, zwłaszcza buraków, rzodkwi, sałaty, rukoli, szpinaku, mogą dostarczać znacznie większą ilość azotanów niż tutaj zawartość, niż tutaj ta, która pochodzi z mięsa. Szacuje się, że 80% azotanów dostarczonych z żywnością pochodzi właśnie z warzyw, przetworów warzywnych, zwłaszcza tych tak zwanych nowalijek. Ale co do samej szkodliwości, azotany nie charakteryzują się dużą szkodliwością. Jeżeli weźmiemy dozis letalis 50 dla szczura, to jest około 3,5 tysiąca mg na kilogram masy ciała. Moi drodzy, to jest szkodliwość nie większa niż szkodliwość soli kuchennej. Natomiast problem polega na tym, że azotany są łatwo rozpuszczalne w wodzie, azotany sodu i potasu, więc one są wydalane z moczem. Natomiast szkodliwość azotanów związana jest z wytwarzaniem azotynów. Azotynów, które mogą wytwarzać się w wyniku działania flory jelitowej, zwłaszcza przy udziale bakterii Escherichia coli, Pseudomonas, Enterococcus, Proteus, i azotyny mogą być w pewnych warunkach rakotwórcze. One też są dobrze rozpuszczalne w wodzie i wydalane z moczem, ale mogą przekształcać się do rakotwórczych nitrozoamin i te już mogą zwiększać ryzyko wystąpienia raka jelita grubego czy na przykład raka pęcherza moczowego. Ale proszę pamiętać, że tak naprawdę same azotany takiego dużego ryzyka tutaj nie stanowią. Nawet Australijski Instytut Sportu zaleca dla sportowców sok z buraka, zamieścił sok buraczany w kategorii A suplementów, czyli o udowodnionym korzystnym wpływie na przykład na osiąganie wyników sportowych. Zwiększa wydolność wysiłkową, dlatego że z azotanów może powstawać przy udziale syntazy tlenku azotu, może powstawać w pewnych warunkach tlenek azotu, który jest bardzo szybko przez organizm wykorzystywany, ale jest związkiem bardzo silnie działającym. Powoduje wazodylatację naczyń krwionośnych, czyli ich rozkurczenie, zwiększa dzięki temu się ukrwienie narządów, w tym mięśnia sercowego i również podaż tlenu. W związku z tym może poprawić się wydolność wysiłkowa takiego sportowca. Dlatego azotany mogą również wywierać korzystny wpływ na zdrowie. Natomiast to, co należy zdecydowanie unikać, to poddawaniu obróbce cieplnej mięsa, które zawiera azotyny i azotany, czyli mięsa konserwowanego saletrą, dlatego że w czasie takiej obróbki cieplnej, czyli smażenia, powstają właśnie rakotwórcze nitrozoaminy. Zresztą już wcześniej mówiłem, że przetworzone mięso zaliczane jest do kategorii pierwszej według IARC, mięso wieprzowe, czerwone, natomiast nieprzetworzone do kategorii 2A. Natomiast czy smażenie warzyw bogatych w azotany też powoduje powstawanie nitrozoamin? Może, ale w stosunkowo niewielkiej ilości, dlatego że witamina C i tokoferole są inhibitorami powstawania nitrozoamin,
czyli związków azowych w tym przypadku, które powstają w wyniku reakcji pomiędzy grupami aminowymi, a pomiędzy właśnie grupą nitrozową, ale trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że tak jak mówiłem to już we wcześniejszych filmach, smażenie zawsze będzie generować związki rakotwórcze, czy to smażymy mięso, czy to smażymy warzywa, w mniejszej lub większej ilości. Gotowanie mięsa, gotowanie warzyw zmniejsza w nich zawartość azotanów, dlatego że tak jak wspomniałem, azotany są rozpuszczalne w wodzie, w związku z tym przedostają się do wody. Jeżeli ją wylejemy, to tych azotanów w mięsie może być już nawet o 50% mniej. I wtedy dopiero ewentualnie takie mięso można podsmażyć. Ilość powstających nitrozoamin będzie wtedy zdecydowanie mniejsza i zredukowana. Jeżeli takie urządzenie miałoby mierzyć cokolwiek w warzywach, to bardziej powinno mierzyć azotyny, a nie azotany, bo to azotyny charakteryzują się zdecydowanie większą szkodliwością. Dopuszczalne dzienne spożycie azotanów to jest około 5 mg na kilogram masy ciała, natomiast azotynów to już jest 0,07. One są zdecydowanie bardziej szkodliwe. I proszę pamiętać, że pomiar azotanów w żywności niewiele nam mówi, bo jest wiele bardziej trujących i szkodliwych związków w takich warzywach i owocach, jak chociażby związki rtęci, kadmu, ołowiu, miedzi, arsenu, czy na przykład polichlorowane bifenyle, dioksyny, inne zanieczyszczenia, które urządzenie nie wykrywa, a które są rakotwórcze zdecydowanie bardziej niż azotany, takie jak chociażby na przykład wielopierścieniowe, węglowodory aminoaromatyczne, czy aminy heterocykliczne. Moi drodzy, jak widzicie, pewne informacje nas stosunkowo zaskakują. Ja ostatnio byłem zaskoczony. Przeczytałem na słupie takie oto ogłoszenie. Woda, piasek, słońce. Zatrudniłem do pracy przy betoniarce. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was. Cześć.